Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Gramy znów w Noitkę. No i tak, kochani, ostatnio był taki problem z tym, że jak zwykle musiałem się zabić. I to w sumie własnoręcznie zabić, ale... W tym podejściu spróbujemy wziąć tabularasa. Ja mam 25 HP, które jest w sumie dosyć niskim HP-kiem. Dlatego spróbuję wziąć tą tabularasę z dołu i doprowadzić ją na samą górę. I zobaczymy, co wtedy się stanie. Ta tabularasa jest gdzieś tutaj. O, właśnie, o ciebie chodzi. Zobaczymy, co się stanie, jak ją położymy na ołtarzu. Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia i nie wiem w ogóle, czy ja dojdę na tą górę znów z powrotem. Bo jak wiecie, ja mam dosyć mega farta, że umieram od pierdół. Dlatego, no, spróbujemy, jak wyjdzie, zobaczymy. Chęci mam dobre. A w praktyce to wychodzi jak zwykle. Jak to mówią, piekło jest dobrymi chęciami wybrukowane. Ale chyba się uda, chyba się uda. Tylko tak, znów będzie podejście z owcą. Znów będzie podejście z owcą. Wypij sobie to. No i tak, czekamy chwilę. No, leci owieczko. Dało się o dziwo za pierwszym razem. Więc jest progres. Ej, a czemu tak? Nie wiem, czy to się uda, tak szczerze powiedziawszy. No właśnie, się nie uda. Dobra, czekamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Prawie. Blisko było. Jest 6 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i lecimy. Chyba znów będzie lipa. Nie, wyszło. Dobra, kochani, pierwsze zobaczymy, co daje tabula rasa, jeżeli chodzi o położenie jej na... goldy. To daje goldy, więc opłaca się tutaj to przynosić. Nie wiem, ile miałem kasy, więc zobaczę sobie to na postprodukcji. Tylko tak, chciałbym jeszcze na pewno zobaczyć, czy... Jeżeli mamy Berserkium... Berserkium daje nam teoretycznie DPS-y, czyli nasze pociski są mocniejsze, ale... Czy tym możemy kopać? Nie możemy kopać, niestety. Szkoda. Wielka szkoda, przykro mi z tego powodu, ale no dobra, poznaliśmy mniej więcej, co jest na górze. Wiemy, że ten ołtarz, który tutaj jest, pozwala nam właśnie na bawienie się w jakieś teoretyczne sekrety. Byłem bardziej przekonany, że to nam jakiegoś bossa zespełnuje niż Dagolda, no ale spoko. Miło, fajnie i przyjemnie. To teraz wejść na dół, nie dać się zabić i jeszcze w miarę przejść w dół do świątyni i zobaczyć, jakie perki nam tym razem da. Ja pamiętam o tym, że jeszcze po lewej stronie jest przejście. Tym na pewno też się zajmiemy. Ogólnie naprawdę Noita jest pełna, jeżeli chodzi o sekrety. Jest pełna, jeżeli chodzi o sekrety i to jest bardzo przyjemne odkrywanie tego wszystkiego. Boję się troszeczkę zaglądać po lewej stronie, ale tam może coś być, więc spróbuję jeszcze mniej więcej troszeczkę to ogarnąć. Nas chyba nie zauważył. No nie zauważył nas, ale... Jeden hit w sumie i nie żyjemy. No właśnie. Tego pana też bym nie chciał zobaczyć, ale dobra, udało się. Tam goldy jeszcze są, pamiętam o tym. Oby tylko nie zginąć, naprawdę, bo mamy fajny przebieg pod względem takich nowinek, jeżeli chodzi o Noite. Ale wiadomo, że to różnie bywa. Wiadomo, że nigdy nic nie wiadomo. W tej grze to na pewno. A więcej golda, pewno się większe zakupy na dole. Ale... My w ogóle dojdziemy do tych zakupów na dole, to ja nie wiem. Tu możemy sobie wodę w sumie stworzyć z tego kwasu. Pyk. Nie ma was. Nie ma was. Dobra, tu nic chyba nie ma, przynajmniej nic nie widzę, żadnych HP upów, nic z tych rzeczy. Te krwi tylko i wyłącznie. Ale jak wiadomo, HP upy nie są aż tak widoczne, jak można by było sobie to wyobrażać.
bo to by się przydała. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Cały czas mam tutaj przycisk jedynkę w razie czego, żeby ubić tego gnoja. No to się najlepiej Golden farmi, bo oni są w sumie tacy przyjemni do zabijania, a w ogóle te pociski to w ogóle są genialne na nich. Weźmiemy sobie coś. Uda nam się napełnić? Udało się trochę napełnić. Przyjemnie, nie powiem. No i pytanie, co my dalej robimy? Czyścimy lewą stronę, czy idziemy w dół? Sobie wyczyścił to cholera jeszcze, ale wiem, że znam swoje szczęście. Znam swoje możliwości i wiem, że dużo życia to już mi nie zostało. Tylko czyścimy z tego kwasu. Przebełtamy. Oczywiście na wodzie to musiał się płomień pokazać, prawda? Dobra. No spróbujmy jeszcze przejść. Tu widzę, że jest skała toksyczna, więc to też trzeba uważać na to. Też na to trzeba uważać, kurde no. To chwila jakieś problemy. Boję się, że zaraz gdzieś wejdziemy, gdzie nie powinniśmy wejść i będzie problem jeszcze większy. Na przykład tu. Tu przejścia wiadomo nie ma. W ogóle mamy dwa razy berserkium plus wodę i zwykłe berserkium. To też przyjemne. W ogóle się bagno chyba zrobiło z tego. Tam jeszcze jest jedno przejście, widzę. Chyba, przynajmniej. Tak, jest przejście. Tam to się nie zapaliło niestety. No i właśnie sobie chyba odciąłem to przejście, nie? No właśnie tak. Woda do ręki. Oczywiście się jeszcze musieliśmy zatruć tym kwasem. Przestań, chłopie, przestań. Nie narzekaj. Dobra, tu nas jeszcze nie było. Jak nie będzie tego cholernego strzelca, to może to nawet przeżyjemy. No, jest pan z dynamitem. Nie, to w ogóle szaleją, debile. Umieraj. Dojku. Dobra. To wykopmy, bo to jest niebezpieczne. Jeżeli bym sobie to wykopał akurat tam, gdzie chyba nie chciałem. O nie. Pasowy gnój. Dobra. 21 HP. Już mi się takie IO-IO włącza. Ale kurde, ta Noita jest tak skonstruowana, że człowiek nadal, mimo iż wie, że teraz może mieć z tego problem. Wie, że zaraz może przegrać. Dobra, IO-IO. Wie, że może przegrać, ale nadal kurde próbuje. Próbuje dalej pójść. Tu wejścia nie ma niestety. Dobra. Starczy mi 700 golda, kupimy sobie coś na miejscu. Przeżyliśmy, o dziwo. I sporo kasy wyfarmiliśmy. No i mamy pierwsze perki. Nie mamy różdżek w ogóle. To jest takie śliskie. Dla energii, może łatwopalnego gazu. To mi się nie podoba. To chyba może być ciekawe. Tutaj to weźmy. Błyskujące pole, tego nie chcę. To wezmę. Latarkę za 40, no dobra. Zobaczymy, czy to jest ta latarka, co myślę. To jest ta latarka, co myślę? Tak, to jest ta latarka, co myślę. Jak wejdziesz do wody, to masz przejebane. 0,38. Czas ładowania jest 17. Więcej many, znacznie. Też 28 many. Tak znacznie. O, wobec tej różki na pewno. Wobec tej różki na pewno. Ale co, to nie ma w ogóle porównania, jeżeli chodzi o tłuczenie. Bo to jest znacznie lepsze. To chyba kopie. W małym stopniu to kopie. A to? O, tak. 2 na 10 i to tak bez rewelacji 2 na 10. Mana tu i tak spada. No nie, dobra, to wracamy do naszego... Nie! Rybki won. Wracamy do naszego presetu pierwszego.
To zostawimy. To było tak w sumie na czepkę kupione z ciekawości. Dobra, 611 golda nam zostało. Możemy się resetować już bez problemu. Jeżeli chodzi o amunicję. Bombę mamy, ale bombę będziemy używać tylko i wyłącznie w celach górniczych. No nie strzela to źle, naprawdę nie strzela to źle. Zwiększone zdrowie jednorazowo. Zyskujesz prawie 50% do więcej maksymalnego zdrowia, to słabe. Homunculus. Za każdym razem, gdy opuścisz świętą górę, przywołany jest pomocnik homunculus. Spoko. Za każdą grudkę złota zyskujesz podwójną ilość złota. Dobra. To jest fajne, tylko... Oh. Jeżeli mamy tylko dojść do trzeciego poziomu, to to nie jest dobre. Resetujemy. Dodatkowy przedmiot w świętej górze. W sumie spoko. Wampiryzm słabe i pole zamrażające. No dobra. Spróbujemy. Może coś ciekawego się trafi. Może coś ciekawego trafi. A, czyli mam jeszcze ciemność. No, to jest słabo. Tutaj chcę zwiedzić dużo. Bardzo dużo chcę zwiedzić. Da się tym kopać? Da się tym kopać chyba. Tam jakieś gówno da się kopać. No i część złota można zebrać. 425. No trochę się zbiera. Nie za dużo, ale coś tam się zbiera. Proszę mi oddać to złoto, przepraszam bardzo. Świństwo. Totalne świństwo. Który to już raz widzicie? Kurde, jak ja wchodzę do kopalni i mówię, że nam się uda, a nam się nie udaje. No, ale te DPS-y nie są złe. O dziwo, naprawdę nie są złe. Myślałem, że będzie gorzej. Znacznie gorzej. Maj. Tam to ciało osłoniło go pod moimi pociskami. Oho, tam coś jest już. Coś głupiego. Coś, co ma moją różdżkę. Umrzyj. Szinę, dziadu, szinę. Czym ty jesteś? 03212. Boże, tragedia. Ładowanie mamy spoko. To co z tego? Minus 08, minus 02. Minus 02. Minus 17 to i tak nie ma rewelacji. Dobra, no ale trudno. Weźmiemy ją sobie tak czy inaczej. W ramach po prostu wzięcia. Wzięcia bez żadnej tam rewelacji. Pytanie, czy ta ciemność to jest właśnie dlatego, że nie widzimy nawet tego, co odkryliśmy, czy jak? Ale nie, chyba nie. To chyba w ten sposób nie działało, no ale dobra. Idziemy dalej, dalej, dalej. Tam była różdżka, pamiętam, widziałem. Tylko jest gdzieś ukryta. Umieraj, gnoju. Dawaj swoje złoto. To mnie tu strzelasz jakimś, kurde, nalotem dywanowym. Gadzie. Teoretycznie możemy to zrobić w ten sposób. Może i nie. O! O dziwo się udało. O dziwo się udało, tylko tak. Nie ma tutaj przejścia. To mnie bardzo martwi. To sobie na wszelki wypadek wyłączmy. Czym ty jesteś? 0.13, 0.35, maksymalna 1220 ładowania. Fajne, ale to ładowanie do dupy. No, możemy je wziąć, aczkolwiek to jest i tak pewne, że nie wykorzystamy tej różdżki w żaden sposób. Żadnych nalotów dywanowych! Ale to są wredne stworzonka. Dobra, tam się chyba blokuje nam przejście. Luzik, spoko, bardzo mnie to cieszy. Poczekajmy sekundkę. Uspokój się z tym nalotem. Oczku zafajdany, no. Aha, to daleko sobie poszliśmy. Całkowicie daleko. W ogóle nie ma żadnego wejścia dalej, no. No nie wiem, to grasy chyba w kulki znów leci. Daje nam różdżki, które nie możemy wziąć. Tragedia. O, szczurek, a ty nie żyjesz. No, za goldy to ja zawsze bierę. Dziękuję. Możemy tu kopać? Możemy. 630 golda. Zobaczmy ile. Weźmiemy z tego.
Cyk, 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 cyk. Ach, tak. A jak stoimy, to nam się... Nie. Jak wchodzimy do jakiejś dziury, to nam się to wszystko zapycha. No to w ten sposób działa, no dobra. A my już wiemy, jak to działa. No, bo teleportu też bym nie chciał wchodzić. Chciałem jeszcze trochę albo kasy pozbierać, albo różdżek przynajmniej, żeby mieć cokolwiek do roboty w świątyni. W teorii mam ten perk, że mamy dodatkowe jakieś przedmioty, ale... I tak bez rewelacji. O, dobra, pykło. I lecimy w górę. Co, czego ty tu pilnowałeś, przyjacielu? Czego ty tu pilnowałeś? Niczego, rozumiem. Tak, po prostu sobie tu siedziałeś, dobra. Zejście w dół, tutaj też nic nie mam w sumie. Po lewej stronie, ciekawe czy coś będzie. Kłopoty, au! Ale ty masz fuksa, kurde chłopie. No mam za dużo życia, żeby... To było przypadkowe. Odwal się ode mnie. Umrzesz, mówiłem ci... O, HP apik! HP apik, dobra, fajnie. Miło, miło, nie powiem. Tylko jeszcze przeżyj. Tylko jeszcze przeżyj. To już będzie w ogóle miło, tak po całości miło. Tu nic nie ma, ale możemy sobie to przekopać, bo my drewno to bez problemu kopiemy. Drewno bez problemu kopiemy, więc luz. Dobra, umieraj. Kolejna różdżka. To tak fajnie zakryta w sumie. 0,10, 0,37. O kurde, o kurde! O kurde, dobra, to jest fajne. To jest mega fajne. Czy ona była dobra? 102, też była nie taka głupia. A nie, dobra, ładowanie 2,12. No to nie, to tragedia. Dobra, jak czwórka wygląda? Spoko. Spoko, spoko, tylko tak, to bym wyrzucił. To jest z triggerem, więc też w sumie nie za fajnie. Byśmy jeszcze to dali, tylko stosowanie. No dobra, nie, to jednak nie jest fajne. To nie jest fajne. Znaczy różdżka nie jest zła, jeżeli chodzi o to. 10,37, sporo slotów, tylko to tasowanie, nie? To jest problem. Ale nie jest aż taki wielki problem. Mogłoby być gorzej. Mogłoby być gorzej, dobra. Próbujmy stąd wylecieć jeszcze. I zobaczmy, czy jest tu jeszcze jakieś miejsce do eksplorowania. Mamy sporo HP, naprawdę mamy sporo HP. Aż dziwne. Zazwyczaj tak się nie kończy te nasze... Nie kończą się te nasze rany. Au. Jak ty tak będziesz robił, to będziesz tracił więcej HP, znacznie. Mam przyjaciel jeszcze z granatami, a raczej z dynamitami jest. No i bardzo ci tak kurwa dobrze. Mieczem wojujesz, od miecza giniesz. A mi na tym goldzie tam z siebie nie zależało w sumie. Jak kornik, cyk, cyk, cyk. Może jak się będzie odcinek nazywał, jak kornik. Tu jest jakieś przejście? Czy tu coś jest? Dużo mobów. Się zaraz podpali, wiecie o tym. Dobra, trudno. Tamtego golda nie weźmiemy. Fajnie, że mamy coś do kopania właśnie, dzięki tej pile. A, to jest w sumie piła, no właśnie, dlatego ona tak kopie pięknie drewno. Czy kopie? Rżnie. Rżnie drewno. Jak to piła. O! Mimik! Poznałem gnoja. Drewno. A, czyli to jest tylko fake. Szkoda, szkoda, szkoda. Czy to jest mimik? To nie jest mimik. Czym ty kurde? Aż ty, gałganie, tak mi chciałeś zrobić bambuko.
jesteś. Dobra, to wcale przyjemne nie było. I wcale to nie było nagrodą. No widzicie, tu mi się mana skończyła w jednej chwili i już był problem. Już był kurde problem. Nie. Opak, opak, opak. Nie chcę ciebie. Nie wiem, czy ja to mogę wziąć, czy tego nie mogę wziąć. To jest kurde problem. Boję się tego wziąć, bo ostatnio jak tak próbowaliśmy, to wiemy, jak to się skończyło, nie? Dobra, korniczek znów. Wersja 2.0. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Wiecie skąd w ogóle to powiedzenie? Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Na pewno wiecie, przynajmniej starsi widzowie wiedzą, co chodzi. Pozdro dla kumatych, gimby nie znają. To nic, że nie ma już gimnazjum. Ja miałem gimnazjum. Dobra, kolejny HP-k wpadł. No, w sumie tamtej skrzynki mogliśmy nie brać, bo jak widać była to zła skrzynka. W sumie dwie były złe skrzynki. Mam nadzieję, że ta kulka zaraz tutaj nie przyleci. O, pykło. Dobra. Jak mana się skończy, to jest problem, faktycznie. Oh fuck. Ale to pięknie zrobiłem. Jak prawdziwy Rambo. Weź, spadaj. Pylu. Dobra, tu się woda zrobiła na szczęście. No co tu się dzieje? Au! Jak on ta kulka zaraz tu wejdzie, to będziesz mieć problem. W ogóle się skała chyba zrobiła ta niedobra. Jezu, to ładowanie many to jest tragiczne, serio. Podaj sobie tego. No i dzięki temu to szybko poleciało nawet. 59 HP. Oj, to jest fajne. Dobra, aż tak mi na kasie nie zależy, żeby za nią latać. Bo jak się trafi gdzieś w okolicy, to jest miło i przyjemnie, ale nie będę za nią latał, bo ja wiem, jak to się skończy za chwilę. Ja wiem, jak to się skończy, bo ja jestem zbyt pazerny w tych grach. I właśnie potem takie cyrki wychodzą. Niemiłe i nieprzyjemne. No oblej się. Dobra, teraz się już robi groźnie. Wiem, że tu jeszcze chodzę, sprawdzam, lukam. Ale robi się groźnie. 36 HP. Powoli możemy już schodzić w dół. Już bez precedensów żadnych. O ile nie umrzemy, nie? Bardzo trochę sobie naładujmy many. Dobra. Oj, to, że one tutaj tą lawę puszczają, to jest tragedia. Nie jest przyjemne w żaden sposób. Naprawdę w żaden sposób nie jest przyjemne. Kurde, tu jest jeszcze różka, którą z przyjemnością pociągnął. Tam coś ją chyba zabrało. Nie wiem, co mam teraz z tym zrobić, Phantom. Ryzykować czy nie ryzykować? 23 HP. 20 golda tak zaryzykowałem w sumie. Które mi wzięło różkę. Dobra. Widzę, że tu już się robi agresywnie, nieprzyjemnie. Tak, wracamy. Lecimy dalej. To już nie było tego warte, za dużo mobów, panika wchodziła, już czułem to. Mamy sporo kasy. Potem sobie pluł w brodę, że przegraliśmy. 45-52. Podwójne pociski, tak tanio, no można by było coś spróbować z tym zrobić. 10-30, 54 ładowania many oczywiście. 0,850 ładowania many. 22,92 ładowania many. I ładowanie many. Ale tak, to bym wziął na pewno tylko dlatego, że są te miecze świetlne. To bym wziął na pewno, w sumie to też możemy wziąć.
5008. A ta różdżka ma ile? 108 ładowania many. Nie, to ja chcę tą. Tylko tak, to ma minus opóźnienie 58, tak? No właśnie, czas ładowania minus 17. Nie jest to. I tak ma na schodzie głupia. Powiem wam osobiście, że nie widzę zastosowania. Naprawdę nie widzę zastosowania. A w ogóle to, to ja bym sobie chyba przyłożył jako samą różdżkę, bo ona co prawda... Nie no, to też manę zżera jak głupie. 28 ładowania many w końcu. 20... 8, dobra, czyli wracamy do standardowego schematu. Tylko to ładowanie jest tragiczne. A jeżeli sobie wrócimy tak jak było, czyli coś takiego... Bo właśnie tylko mana szybko schodzi. Ale łatwiejsze kopanie w sumie. Przekopiemy już wszystko, nie? Jak tu, to już możemy bez problemu sobie wejść, o, w taką dziurkę. Dobra, zostawiamy to tak jak jest. To bym sobie zostawił. A jak to by wyglądało? Wyrzućmy te jaja. Rzućmy jaja, sprawdźmy jak ta różdżka by zareagowała. Ja wiem, że ona ma tam chyba... A nie, 0,35, to nie jest dużo. Nie no, schodzi jak głupie. Schodzi jak głupie, nie, 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 to ja jej nie chcę. Uciekaj stąd. Tu standardowo... Ej, bomby to ty mi oddaj. Bomby to ty mi oddaj, bo się jednak jeszcze mogą przydać. No właśnie, i tu jest kurde pies pogrzebany. A jak ona się będzie teraz zachowywać? O, jeszcze gorzej. Nie, dobra. To schodzimy tak jak byliśmy do tej pory. Tutaj nic nie było ciekawego. Naprawdę nic nie było ciekawego. Co my tu mamy? Głodny duch. Przywołuje wysokiego stronnika, który czasu do czasu pożera pociski wroga. Do dupy. Robaki uważają cię za przyjaciela... Za przyciągające... Tfu. Robaki uważają cię za przyciągające stworzenie. Nie chcę tego. Spontaniczne generowanie. Wymieciny w twoim pobliżu zmieniają się w szczury stronników. Nie chcę tego. Dodatkowy profit. To teraz w każdej świątyni górze znajdziesz dodatkowy profit. Spoko, ale nie. Wysoka mana. Twoja biorąca różdżka traci połowę pojemności, ale zyskuje many. Oooo... Kto ananasowy pod wodą ma dom? SpongeBob, gdzie są porty? Połowa. Czyli miałoby 3. Ale zyskuje manę. Zwiększa tylko i wyłącznie pojemność. To nie jest... nie jest ładowanie many, chyba. No kurde, no trafia nam się taka lipa, że to szok. Naprawdę, ja nie wiem. Ja już po prostu zgłupiałem chyba. Wziąłem ładowanie, nie wziąłem ładowania, więc się po nie wrócimy. Nic się fajnego nie trafia. Te perki są do dupy. Te perki są do dupy, naprawdę do dupy. Nic się fajnego nie trafia. No i mamy zimowy biom. No właśnie, i tu już się zaczyna naprawdę... Poważnie, jeżeli chodzi o walkę. Bo mimo iż mamy jakieś tam sobie perki i tak dalej, to o, no, to jest 84 HP już w tej chwili. Nie wiem, co teraz z tym zrobić. Nie mamy w ogóle nic tak naprawdę, jeżeli chodzi o generowanie pocisków. Nic, jeżeli chodzi o przebijanie, chociaż nie, przebijanie się mamy. No w sumie dobra, przebijanie się mamy, dobra, to jeden aspekt, ale powolny. No ale patrzcie, tak jak tu, no to w zasięgu mamy 0. Totalnie 0. Ładowanie many tragiczne. Weź coś z tym zrób. Weź coś z tym zrób. 84 HP, to już jest dupa, a nie...
a nie run. Czy te kurde kutafony się tu trafiają, naprawdę? Nawet już mi na tym złocie nie zależy. No, bez jaj! No, przestań! Stop! Gołganie. Przyspieszenie. Nie chcę tego. O Jezu, tam jeszcze jest wielki. Kutafix. I tam coś chyba lata. Pewnie. Znów ten przyjaciel. Kurwa. O, nawet dwóch spedalonych. Tyle dobrze, że jak ich jeszcze tak mniej więcej sposobem pykniemy, to jeszcze jest w miarę. Ale moi drodzy, jest 31 minut odcinka, prawie nie zauważyłem. Prawie wam się udało, prawie wam się udało, tak, tak, tak. No i co? Dzięki wielkie za ten odcineczek wspólny. Pamiętajcie o pytaniu z poprzedniego jeszcze odcinka. Napiszcie w poprzednim odcinku, ale w sumie jak na tym napiszecie, to też nic nie stanie. Pamiętajcie o Discordzie, pamiętajcie o stronie Spookishiro. No i co? Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się, miłego wieczorku, miłego dnia, czy tam cokolwiek macie. Grał dla was Shiro. Hej, hej.